Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem kombinatoryka i prawdopodobieństwo, część druga. Oczywiście wiesz już zapewne doskonale, że rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka to jest przepiękna część matematyki, więc nie traćmy czasu i bierzmy się od razu do analizy tych przykładów, które przygotowałam na tą naszą lekcję. Zapraszam! Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2019 roku, zadanie 6 za 3 punkty. Oblicz, ile jest siedmiocyfrowych liczb naturalnych, takich, że iloczyn wszystkich ich cyfr w zapisie dziesiętnym jest równy 28. Czyli mamy policzyć, ile takich liczb jest. Zaczynamy od tego, że one mają być siedmiocyfrowe naturalne, czyli gdybym chciała kratkami, to rysuję sobie 7 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz zastanówmy się, co to znaczy, że iloczyn cyfr, oczywiście wiadomo, w zapisie dziesiętnym, jest równy 28. Po prostu musimy się zastanowić, jak uzyskać 28 z pomnożenia właśnie cyferek. Z pomnożenia cyferek. Umówmy się, przecież wiemy o tym doskonale, że cyfry to ja mam na myśli 0, 1, 2, 3, 4, aż do 9, prawda? Takie są cyfry. I ja tylko takie cyfry mogę tutaj postawić w tej liczbie naszej siedmiocyfrowej. Więc zastanówmy się, jak 28 uzyskać. Oczywiście z tabliczki mnożenia doskonale wiemy, że 28 to jest 4 razy 7, czyli mogę gdzieś mieć tutaj czwórkę, gdzieś mieć siódemkę, ale reszta będą musiały być już jedynki. Czyli razy 1, razy 1, razy 1, razy 1, razy 1, no bo mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy tak, jedną czwórkę, jedną siódemkę i tyle jedyneczek. Dobra. Czy mogłaby być jakaś inna opcja? To będzie pierwsza opcja, którą będziemy rozpatrywać. Czy mogłaby być jakaś inna opcja? No pewnie tak. No siódemkę nie dam rady lepiej rozłożyć. Nie ma szans. Nie damy rady. Ale czwórkę jak najbardziej. Bo przecież czwórkę mogę rozpisać jako 2 razy 2. No i dalej razy będzie 7, prawda? Czyli już mam 3 miejsca. Czwarte miejsce, piąte miejsce, szóste miejsce, no i oczywiście siódme miejsce, czyli to nam się musi oczywiście zgadzać, prawda, ilość miejsc, no bo ma być siedmiocyfrowa. No i czy myślmy, czy jeszcze jakiś przypadek? Niestety już nie. Dlatego, że no nie da się tego inaczej zapisać, bo siódemka jest liczbą pierwszą, prawda? Więc nie ma opcji. Czwórkę zbić mogę jako właśnie 4 razy 1, no to mam, prawda? I jako 2 razy 2 nie mam innej opcji. No więc będą tylko dwa przypadki. No to teraz będziemy oczywiście te przypadki sobie rozpisywać, czyli tak. Czy mamy tutaj problemy z tym, co może stać na początku? Absolutnie. Nie ma problemu, bo nie ma tego kontrowersyjnego zera. Tutaj wchodzą tylko czwórka, siódemka, jedynki. Tutaj dwójka, dwójka, siódemka i jedynki. Więc nie ma problemu, jak je poustawiam, prawda? W związku z tym, w tym pierwszym przypadku, no od czego zaczniemy? No wybierzmy sobie miejsce dla czwóreczki. No to nie ma problemu, czyli z 7 wolnych miejsc wybieram jedno, to będzie tutaj zapiszemy wybór miejsca dla czwóreczki. Ok, załóżmy, że wybrałam tej czwóreczce tutaj miejsce. Ok, no to teraz dalej co? No muszę wybrać miejsce z tych pozostałych, prawda, dla siódemki. Czyli robimy dalej razy, z 6 wolnych wybieram jedno i to będzie tutaj zapiszemy wybór miejsca dla miejsca dla siódemki. No w pierwszym przypadku tak opisujemy, a w drugim już tylko słownie powiem. Dobrze, razy i reszta, czyli ja wybrałam na przykład to miejsce, reszta już nie mam wyboru. Reszta obsadzam na sztywno jedynkami. Po prostu obsadzam jedynkami, czyli mogę napisać no sobie razy 1, razy 1, razy 1, razy 1, razy 1. Mogę tak zrobić, prawda? A mogę w ogóle tego nie pisać, no bo wiadomo, że mam na sztywno jedynki, czyli jakby mam jedną opcję do wyboru, no jedynkę. To się równa i teraz tak, to mamy 7 po 1, czyli 7, 6 po 1, czyli 6, no i razy 1, czyli mamy 42 opcje. Czyli w tym pierwszym przypadku mamy 42 takie liczby. No to teraz drugi przypadek. No spróbujmy sobie znowu zobrazować. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i teraz co? Teraz muszę wybrać miejsca dla dwóch dwójek.
Czyli z 7 wolnych miejsc, czyli kombinacją wybieramy miejsca, z 7 wolnych miejsc wybieram dwie takie pozycje, gdzie stawię sobie dwójkę. Czyli załóżmy, że wybrałam to, niech będzie i to, prawda? Czyli mam już wybrane miejsca dla dwójek. No to teraz popatrzmy, zostało nam tych wolnych miejsc, jak widzimy, 5 teraz, nie? Czyli z tych 5 wolnych miejsc wybieram jedno miejsce dla siódemki, no bo muszę gdzieś wstawić siódemkę. Czyli wsadziłam, załóżmy tutaj 7, to jest tylko tak oczywiście przykładowo te kółeczka czerwone rysuję. Dobrze, razy, a reszta nie mam wyboru, wsadzam same jedynki. Popatrzmy, tu będę miała jedną opcję, tu jedną opcję, tu jedną opcję i tu jedną opcję. W zasadzie tego razy 1 już bym nie musiała pisać. No to teraz, tu mamy kombinacja dwuelementowa zbioru 7-elementowego, czyli to będzie 7 silnia podzielone przez 2 silnia razy 5 silnia zgodnie z symbolem Newtona, razy, a tu mamy 5 po 1, czyli po prostu 5, no razy 1 zapiszmy. Teraz to rozpiszemy, czyli 7 silnia rozpisuję jako 5 silnia razy 6 razy 7, podzielone przez 2 silnia to jest 2, no razy 5 silnia i tutaj razy 5. Czyli tak się składa, że to z tym sobie skrócimy, prawda, to sobie skrócimy, tu będziemy mieć 3, czyli będziemy mieć 3 razy 7 to jest 21, razy 5 to będziemy mieć 105. Czyli w tym drugim przypadku wyszło nam 105 opcji. Więc jako odpowiedź pamiętamy o tym, że musimy powiedzieć, ile jest w ogóle ogółem takich liczb. Czyli te przypadki tutaj musimy dodać, czyli 42 dodać 105, to się równa 147. Czyli takich liczb, które spełniają warunki wyjściowe tego zadania jest 147 sztuk. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2018 roku. Zadanie 9 za 4 punkty. Z liczb 8-elementowego zbioru Z. I w tym zbiorze są takie liczby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tworzymy 8-wyrazowy ciąg, którego wyrazy nie powtarzają się. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Zadanie niby wygląda na łatwe, ale to jest zadanie bardzo, bardzo trudne, wymagające niesamowitego myślenia. Dlaczego? Zaczynamy od tego, że oczywiście mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Potrzebujemy moc omega, prawda? Więc moc omega. Z mocą omega nie pójdzie nam tak trudno. Dlaczego? Ponieważ mamy utworzyć 8-wyrazowy ciąg, czyli potrzebujemy 8 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu nie ma problemu. I teraz tak. Ile mamy tych cyferek do dyspozycji? No właśnie 8. I one się nie powtarzają, no wszystkie muszę je wykorzystać. Czyli pierwszą wypełniam na 8 możliwości kratkę, drugą na 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czyli jednym słowem mogłabym to zadanie zrobić za pomocą permutacji 8-elementowej, czyli P8. No co się równa 8 silnia? Nie ma to kompletnie znaczenia, prawda? Jak ja do tego podejdę, czy będę rysować kredki, czy po prostu od razu będę wiedziała, aha, to jest permutacja 8-elementowa. Na to samo wychodzi. Na razie tego nie będę liczyła. Przechodzimy teraz do dalszej części, do tej trudniejszej części tego zadania. Popatrz, żadne dwie parzyste nie sąsiadują ze sobą, nie są sąsiadami. I tu się zaczyna problem. Dlaczego? Dlatego, że parzystych jest inna ilość niż nieparzystych. No więc tak, to jest parzysta, oczywiście to jest parzysta, koniec. Mamy 3 parzyste, no to 5 będzie nieparzystych, prawda? 3 parzyste, 5 nieparzystych. Gdyby było porówno, to by było zadanie dosyć łatwe. No bo byśmy tak na przemian stawiali, prawda? Ale że ich jest inna ilość tych parzystych i one absolutnie nie mogą sąsiadować, tu zaczyna się kłopot. I to zadanie będziemy robić oczywiście rozważając różne opcje, różne przypadki. Czyli pierwszy przypadek, jaki może być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja będę starała się zawsze rysować kratki, bo przy tych kratkach ja mogę pewne rzeczy Tobie pokazać, prawda? Rysując kratki. No to tak, zaczniemy od tego, że na początku ja będę stawiała pierwszą liczbę parzystą, ale nie byle jak tą naszą cyfrę parzystą, nie byle jak, tylko parzysta będzie na pierwszym miejscu.
prawda? No to skoro parzysta będzie na pierwszym miejscu, to popatrzmy, gdzie dalej może być parzysta. Może być parzysta kolejna tutaj, bo nie mogą sąsiadować. Natomiast ta trzecia parzysta może być albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, prawda? Czyli ja na tą trzecią parzystą mam tutaj aż cztery opcje. Tutaj mogę sobie wsadzić parzystą nieparzystą, obojętnie pozostałe miejsca będziemy wypełniać. I teraz tak, najpierw wsadzam parzystę, czyli jakby je mogę permutować ze sobą, prawda? Przy takim ustawieniu, czyli parzyste permutują ze sobą na trzy silnia sposobów, dalej nieparzyste też mogą się wymieniać miejscami, prawda? Permutować na pięć silnia sposobów, razy, i teraz uwaga, i teraz albo parzysta jest tu, albo tu, albo tu, albo tu, czyli razy cztery. No to będziemy sobie to za chwileczkę liczyć, te wszystkie opcje, prawda? No przy użyciu kalkulatora oczywiście. No to teraz drugi przypadek. Drugi przypadek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cały czas. I teraz uwaga, znowu parzysta będzie pierwsza. Bo takie ustawienie robię, ja chcę wszystkie opcje, jakie mogę mieć, przeanalizować, dlatego będzie ich trochę. Parzysta tutaj, no to teraz następna parzysta, zróbmy dwa miejsca przerwy, tu będzie parzysta, to teraz ta ostatnia parzysta będzie albo tu, albo tu, albo tu, prawda? Żeby zgadzało się z warunkami zadania. No to teraz popatrzmy, co będziemy mieć. Znowu parzyste ze sobą wewnątrz permutują trzy silnia, nieparzyste pięć silnia razy, a ta ostatnia parzysta mogła być tu, albo tu, czyli razy trzy. No to kolejny przypadek to będzie taki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znowu parzystą daję na początek, bo taką opcję wybieram. No to teraz zrobię 3 miejsca przerwy i będę dawała tu parzystą. No to tą ostatnią parzystą mogę tu albo tu, prawda? No to znowu mam tak, 3 silnia, no bo parzyste permutują ze sobą, 5 silnia, no bo nieparzyste permutują ze sobą i razy 2, no bo albo tu będzie ta ostatnia parzysta, albo tu będzie ostatnia parzysta. No to co? No to kolejny przypadek oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parzysta tutaj na początku, teraz były 3 opcje przerwy, to teraz robimy 1, 2, 3, 4 opcje przerwy. Tu parzysta, no i tutaj musi być parzysta, nie ma innej opcji. I tak, parzyste wewnątrz siebie permutują, nieparzyste wewnątrz siebie permutują, ale to mam tylko taką jedną opcję, prawda? No mogę napisać razy jeden, nie muszę. Dobra, zauważ, że to, co teraz zrobiłam, to jest opcja, że pierwsza cyfra jest parzysta. No to teraz będziemy lecieć dalej. Będziemy teraz chcieli przeanalizować, to sobie zostawimy troszeczkę miejsca na wyniki same, że napiszemy za chwileczkę. Teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i teraz ustawiamy drugą parzystą. Nie pierwszą, tylko drugą. No to wiadomo, że pierwsza będzie nieparzysta, logiczne, nie? Czyli tak, tu parzysta, no to teraz następna może być tu parzysta i tu już mamy tą ostatnią parzystą tu, tu albo tu. Czyli mamy tutaj parzystą. No to znowu jak to będziemy liczyć? No będziemy liczyć 3 silnia, bo parzyste ze sobą permutują, nieparzyste też sobie mogą permutować i razy teraz 3. Taki już wynik mamy, więc jak ten policzymy, to tylko tutaj przepiszemy. No to następna opcja będzie jaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znowu parzysta tutaj, teraz robimy dwa miejsca przerwy, prawda? Tu będzie parzysta. No i ostatnia parzysta tu albo tu, tak to ustawię, że parzysta. Czyli mamy 3 silnia razy 5 silnia, bo to już tak samo leci, razy 2, no bo albo ta ostatnia parzysta jest tu, albo tu. Ok, no to jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalej tu dajemy parzystą, teraz dajemy 3 opcje przerwy, będzie parzysta i później jedna opcja przerwy, tu będzie parzysta, więc mamy 3 silnia razy 5 silnia, no tu nie mamy już wyboru, więc takie ustawienie robimy. Dobra, no to teraz kolejny przypadek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przesuwam tą pierwszą parzystą teraz na trzecie miejsce. No to teraz ta kolejna parzysta może być jedna przerwa, a ta ostatnia może być albo tu, czyli widzimy, że teraz już tych przypadków nam troszkę mniej będzie, no nie? Czyli znowu 3 silnia razy 5 silnia i razy oczywiście 2, no bo ta ostatnia parzysta albo tu, albo tu. Dobra, no to kolejny przypadek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli parzysta znowu jest w tym miejscu, prawda? Teraz przesuwam sobie dwa miejsca, robię przerwy, tu parzystą, no to tutaj już nie mam opcji, muszę tutaj parzystą, żeby nie sąsiadowały, prawda, ze sobą, czyli 3 silnia razy 5 silnia, ok? Nie muszę pisać razy 1. No to teraz
10 przypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No teraz parzysta była na trzecim miejscu, no to spróbujmy ją ustawić na czwartym miejscu, no nie? No to teraz tu muszę mieć przynajmniej jedną przerwę, czyli parzysta, i tu muszę mieć jedną przerwę. Nie ma innej opcji. Takie musi być ustawienie, czyli będę miała 3 silnia razy 5 silnia. Czy mogę kolejny przypadek rozważać? Nie, bo jeżeli parzysta będzie na tym miejscu, to tutaj nie będę już miała tej przerwy, a one mają ze sobą nie sąsiadować. W taki to oto sposób wyczerpaliśmy wszystkie przypadki, no to teraz musimy to po prostu policzyć. Myślę, że tutaj wiesz, 3 silnia to jest 6, razy 5 silnia to będzie 120 i razy 4. Wpisujemy wynik 2880. Będę tak podkreślała. Dobrze. Następne mamy tutaj 3 silnia, czyli 6 razy 120 i razy 3. To mamy 2160 i taka opcja jest też tutaj, więc ja od razu wpiszę 2160. Dobra, no to następne 6 razy 120 razy teraz 2. No to mamy 1440 tutaj. Tu mamy 1440 w tym miejscu i jeszcze mamy tutaj 1440 w tym miejscu. Dobrze? No to zostało nam teraz 6 razy 120, to jest po prostu 720 tutaj. Wpisujemy 720 tutaj, wpisujemy 720 tutaj i tu wpisujemy 720 też. No i teraz uwaga, żeby podać, ile wynosi moc zdarzenia A, która nam będzie potrzebna do policzenia oczywiście prawdopodobieństwa naszego zdarzenia A, musimy sumować te wszystkie przypadki. Czyli zapiszemy sobie, że moc zdarzenia A, czyli właśnie takiego zdarzenia, że żadne dwie liczby parzyste nie sąsiadują ze sobą, to będzie. Sumujemy, może od razu przy użyciu kalkulatora. 2880 dodać, 2160 dodać, 1440 dodać, 720 dodać, 2160 dodać, 1440 dodać, 720 dodać, 1440 dodać, 720 dodać, 720. To się równa i zapiszmy sobie, będzie to 14400. No to skoro tak, to mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest nic innego jak moc A podzielone przez moc omega. Zgodnie z definicją klasyczną. A więc no, podstawiamy sobie 14400 podzielone przez, i teraz uwaga, no mogłabym napisać 8 silnia, ale lepiej mi będzie, jak ja to oczywiście zapiszę w postaci do czynu. 8 razy 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2, no razy 1 nie muszę, bo teraz będę chciała to skrócić. No to przez ile? No zaczniemy od tego przez 8. 14400 podzielmy przez 8. No zgadza się, skróci się, czyli tu będziemy mieć wtedy 1800. No to widzimy już, że przez 6 pójdzie, czyli podzielmy przez 6, tak, to będziemy mieć tutaj 300. Bo to trzeba ułamek nieskracalny. Widać już, że przez 3 się podzieli, może teraz kolorem wezmę. Czyli tu będę miała 1, a tu będę miała 100. Dobrze. No to jeszcze przez 10 się podzieli, czyli zabiorę jedno 0, a tu mam 5 razy 2, 10, czyli tutaj też jedyneczki. No i jeszcze nam się skróci przez 2, czyli tu będę miała 2, a tu będę miała 5. Czyli ostatecznie prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to będzie u mnie u góry 5, a na dole w mianowniku będzie 7 razy 2, czyli 14. I taki mamy wynik. Prawdopodobieństwo, że żadne dwie liczby parzyste nie sąsiadują ze sobą, wynosi 5/14. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2018 roku, zadanie 9 za 4 punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru 0, 1, 3, 5, 7, 9, losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3. Czyli zdarzenie A polega na tym, że właśnie nam się taka trafi liczba, której suma cyfr tej liczby jest równa 3. No zaczynamy od tego, że my nie wiemy, ile tych liczb jest, prawda? Ale wiemy, że losujemy jedną, dlatego moc omega, no bo do prawdopodobieństwa nam jest oczywiście potrzebna moc omega, to będzie nic innego jak ilość tych liczb.
No to musimy sobie je przeliczyć. Mają być ośmiocyfrowe, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prawda? 8 cyferek zajmują i zapis dziesiętny tylko z takich cyfr. Uwaga, no muszą się powtarzać, nie ma wyjścia. Tu nie jest napisane, ale to jest logiczne, prawda? No bo ja mam tutaj 6 cyfr do wyboru. No to muszą mi się powtarzać, nie? No więc tak. Na pierwszym miejscu mogą być wszystkie, ale bez zera. Tutaj zapiszmy sobie, to jest logiczne, bez zera, no bo przecież jakby było zero, to by nie była ośmiocyfrowa. W związku z czym na pierwszym miejscu mam 5 opcji, a na pozostałych miejscach już mogą się powtarzać byle ile. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Czyli jednym słowem mogłabym zrobić 5 razy 6 i teraz oczywiście do potęgi siódmej, no bo mamy 7 tych szóstek. No można by tutaj też spróbować to zrobić, to samo, wariacją z powtórzeniami, ale dopiero od tej opcji, prawda? Bo na początku trzeba rozważyć to, że nie może być pierwsza ta cyfra w zapisie, nie może być zerem. Czyli to jest właśnie moc omega. 5 razy 6 do potęgi siódmej. No moglibyśmy wziąć kalkulator i spróbować to policzyć, prawda? 6 podnieść do potęgi siódmej lub sobie pomnożyć 6 razy 6 razy 6 i tak dalej. No i to razy 5. Czyli ten wynik to mamy u nas, zapiszmy sobie, to będzie dosyć dużo tych liczb, prawda? Mamy 1 399 680. No liczymy na to, że później nam się gdzieś coś skróci z mocą tego zdarzenia A. Dobrze, no to w takim wypadku teraz przejdźmy sobie do tego już zdarzenia A, prawda? Zastanówmy się, kiedy to będzie tak, żeby suma cyfr liczby była równa 3, ale mamy do dyspozycji tylko takie cyferki. Uwaga, na pewno widzisz, że skoro ma być to liczba ośmiocyfrowa, no to musi być dużo zer, nie? Nie ma opcji. No więc musimy rozważyć przypadek. Dlaczego będzie przypadek? Dlatego, że będzie to istotne, co stoi na początku. Wiemy, że zero być nie może, ale nie może być też dziewiątka przecież, nie może być siódemka, nie może być piątka, czyli w zasadzie te odpadają. Pozostaje nam tylko trójka na początku albo jedynka na początku. No to weźmy sobie trójka na początku, na początku. No to skoro trójka jest na początku, no to spróbujmy sobie to rozrysować. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trójeczka stoi na początku, więc tu jest bezdyskusyjnie, prawda, trójka. No i żeby suma cyfr była równa 3, to pozostałe muszą być zera. No nie ma opcji, muszą być wszędzie zera, prawda? No bo nie ma innej opcji, no bo suma cyfr ma dawać 3. Czyli wszędzie, w zasadzie mogłabym sobie wpisać jedynkę, jedynkę, wszędzie 1. Ale wcale tego nie muszę robić. Mogę dopisać trójkę na początku, reszta zera. Czyli ile jest takich liczb? No jedna sztuka. Tutaj jest jedna taka sztuka i jedna taka liczba. Po prostu z trójką na początku, reszta same zera. No i zgadza się, że suma cyfr jest równa 3. Ok, to teraz przejdźmy do drugiego przypadku. Czyli jedynka na początku, tak. No więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu będzie jedyneczka, więc ja to w ogóle wykreślę, bo to jest zajęte już, nie? Jedynka. No i teraz popatrzmy, żeby suma cyfr była równa 3, to ja jeszcze muszę wsadzić gdzieś dwie jedynki dalej i reszta 0. Czyli napiszmy sobie tak, dalej dwie jedynki gdzieś, tylko nie wiem gdzie. No i reszta będą same 0. No to teraz popatrz, co robimy. Wybieramy miejsce dla tych jedynek, które muszę wsadzić. To mam 7 opcji, czyli z 7 wolnych miejsc wybieram 2 miejsca, gdzie wsadzę jedynkę. Czyli na przykład wybrałam to miejsce, reszta nie mam wyboru. Reszta jest razy 1, więc nie muszę pisać. W związku z czym ja muszę tylko taką kombinację policzyć. 7 silnia zgodnie z symbolem Newtona podzielone przez 2 silnia razy 5 silnia, to się równa. 7 silnia rozpisujemy jako 5 silnia razy 6 razy 7, podzielone przez 2 razy 5 silnia. No i chcemy skracać. To nam się z tym skróci, to nam się tutaj z tym skróci. Będę miała 3, czyli będę miała 21, w tym wypadku tych sztuk, prawda? Już dopiszę tak samo, żeby było. Tu mam jedną sztukę, tu mam 21 sztuk. Innej opcji nie będzie, bo na początku może stać tylko trójka albo jedynka, żeby ta suma cyfr
była równa zaledwie 3. No to skoro tak, to teraz napiszemy. Moc zdarzenia A to będzie nic innego jak 1 dodać 21, czyli po prostu 22. A więc zgodnie z definicją klasyczną prawdopodobieństwa P od A to jest moc A podzielone przez moc omega, czyli u nas to będzie 22 podzielone przez, mamy tutaj ten milion, 399 680. No skróćmy sobie, weźmiemy sobie tutaj kalkulator, skrócimy sobie, no przez 2, prawda, podzielimy, czyli będziemy mieć tutaj 11, a tutaj będziemy mieć 699 840. I tak zapiszmy, 11 podzielone przez 699 840. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Tyle właśnie wynosi prawdopodobieństwo tego zdarzenia A, że suma cyfr liczby jest równa po prostu 3. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2017 rok. Zadanie 11 za 4 punkty. W pudełku znajduje się 8 piłeczek oznaczonych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 8. Losujemy jedną piłeczkę, zapisujemy liczbę na niej występującą, a następnie zwracamy piłeczkę do urny. Czyli tak zwane losowanie ze zwracaniem tutaj jest. Tę procedurę wykonujemy jeszcze 2 razy i tym samym otrzymujemy zapisane 3 liczby. Po kolei, tak jak losujemy, zapisujemy sobie, jakie liczby nam tutaj występowały. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takich piłeczek, że iloczyn 3 zapisanych liczb jest podzielny przez 4. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego. Więc tutaj przepisałam to, co najważniejsze oczywiście. Jest sobie pudełko, czyli urna, jest 8 piłek, 8 kuleczek, nie ma to w ogóle znaczenia. I na każdej z tych piłek, kuleczek zapisane są liczby od 1 do 8. I teraz najpierw losuję jedną piłkę, wrzucam do pudełka drugą i jeszcze trzecią, no bo tę czynność powtarzamy jeszcze 2 razy, czyli łącznie 3 razy. W związku z czym najpierw musimy zbudować model, musimy się zastanowić, ile będzie wynosiła moc omega, czyli 3 razy wykonujemy pewną czynność, więc 3 kratki. I teraz za pierwszym razem możemy się trafić albo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prawda? Czyli mam 8 opcji. Za drugim razem tak samo, bo ja wrzucałam te piłeczki za każdym razem, czyli mówimy ze zwracaniem, z powtórzeniami, jak kto woli. 8 razy 8 razy 8 to jest 512 i tyle wynosi moc omega. Mogłabym to oczywiście zrobić jako wariacja z powtórzeniami, na to samo wychodzi. Tylko tak za pomocą reguły mnożenia, no lepiej jakby to widać. No dobrze, no to teraz zastanówmy się, jak to będzie z tym zdarzeniem A. Iloczyn 3 zapisanych liczb jest podzielny przez 4. I jak do tego się zabrać? No, trzeba by było się skupić nad tym, że mamy tak. Jak mamy od 1 do 8, to mamy 4 parzyste, prawda? I 4 nieparzyste. I tu jest ta istota parzysta, nieparzysta. Dlaczego? No bo jak jest parzysta, to dzieli się przez 2, prawda? Jak jest nieparzysta, no to nie dzieli się przez 2, a nam jest przy podzielności przez 4 ten iloczyn. Iloczyn. Więc żeby iloczyn się dzielił przez 4, to musimy się zastanowić, jaki może być układ. Czyli pierwszy przypadek, jaki będziemy analizować, to myślę, że bezdyskusyjnie każdy wie, że mogą nam się trafić same parzyste. Czyli mogę mieć taką opcję. Parzysta, parzysta, parzysta. Prawda? No super. Czyli tak, parzystych jest 4, parzystych 4, parzystych 4, czyli 4 razy 4 razy 4, no to mamy 64. Czyli na pewno tak się może trafić, że będą same parzyste. No mogłam tak powyrzucać, no nie? Dobra. No to drugi przypadek. Może nam się trafić, czyli też rozrysuję te kratki, może nam się trafić tak, że będą 2 parzyste, 1 nieparzysta. Wtedy też jest ok. No bo jedna z parzystych dzieli się przez 2, druga się na pewno dzieli przez 2, czyli iloczyn dzieli się przez 4 na 100%. Może przez więcej jeszcze, ale nas interesuje podzielność przez 4 konkretnie, prawda? Więc my nad tym się zastanawiamy, więc 2 parzyste, 1 nieparzysta jest jak najbardziej ok. No to teraz tak, tu parzysta, tu nieparzysta, nie? Ale może być inaczej, bo może być tu parzysta, tu nieparzysta, tu parzysta. Albo może być jeszcze inaczej, tu nieparzysta, tu parzysta, tu parzysta. Czyli parzystych 4, parzystych 4, nieparzystych 4. Więc w zasadzie popatrzmy, tutaj ja od razu wpisuję, to tu będzie wszędzie 64, tu będzie 64, tu będzie 64. Czyli wewnątrz tego przypadku, oczywiście jak to dodam, no to będę miała 192 możliwości. To jest ta opcja, że są 2 parzyste, 1 nieparzysta, bo tak mi łatwiej jest jakby to analizować. No to jeszcze trzeci przypadek jaki? Że będzie 1 parzysta,
i dwie nieparzyste, ale uwaga, żeby ta jedna tylko parzysta była podzielona przez 4, to może mi się trafić 4, a może mi się trafić oczywiście 8. Innej opcji nie. Czyli napiszemy sobie 4 i dwie nieparzyste. Taki przypadek robimy. 4 z dwoma nieparzystymi. No to znowu teraz, jak to może wyglądać? Może tu być 4, a tu nieparzysta, tu nieparzysta. Czyli tu 4, no to jest jedna opcja, nieparzystych mamy tutaj 4 razy 4, czyli będzie 16. No dobra, ale wiemy, że może się trafić też tak, że tu będzie 4. Tu będzie nieparzysta, tu będzie nieparzysta. Więc tu mamy 4, tu mamy 4, czyli znowu 16. No i może nam się jeszcze trafić, że tu będzie nieparzysta, tu będzie nieparzysta, a tu będzie ta 4, czyli 4 razy 4 razy 1 to jest 16. Czyli w tym przypadku tutaj wewnątrz mamy 16 plus 16 plus 16, czyli mamy 48 opcji. Dobra, powiedzieliśmy sobie, możemy to nazwać jakby czwartym przypadkiem, że mogę wylosować 8, może mi się trafić piłeczka z numerem 8 i jeszcze dwie nieparzyste. Chodzi o to, żeby te przypadki, one wszystkie wykluczały się ze sobą, prawda? Żeby każdy był inny, żeby się mogła sumować. Czyli taka sama sytuacja, 8 i tu nieparzysta, nieparzysta. No to tu jest 8, a tu mamy tak możliwości 16. No to znowu mamy inną opcję, może być tu nieparzysta, tu 8, tu nieparzysta, czyli 4 razy 1 razy 4, 16. No i jeszcze jedna opcja, prawda, bo może nam się trafić nieparzysta, nieparzysta i za ostatnim rzutem może się trafić nam 8, prawda, rzutem, losowaniem, jakkolwiek na to popatrzymy. Nie ma to znaczenia, czyli mamy 16, czyli znowu łącznie tutaj będziemy mieć 48 w tym przypadku. A więc teraz możemy już zapisać sobie, że moc zdarzenia A, to wystarczy, że to dodamy. Weźmiemy sobie kalkulator i to sobie dodamy. Czyli 64 dodać 192, tu mamy dodać 48 i dodać 48. To się równa, taki wynik mamy, 352. Czyli P od A to się będzie równało, zgodnie z definicją klasyczną, prawda, zapiszemy sobie, będziemy mieć tak w liczniku 352, a w mianowniku będziemy mieć 512. No i spróbujmy sobie skrócić, prawda, możemy sobie spróbować skrócić to przez 4 na przykład u góry, no to tu będę miała 88, a 512 podzielone przez 4 to będę miała 128. No i jeszcze widzimy, że spokojnie damy radę podzielić przez 4, czyli tu będę miała 22, jak jeszcze podzielę przez 4 i 128 podzielone przez 4 to będę miała 32. No i jeszcze się da to podzielić przez 2, czyli będę miała 11 16. I tyle oto właśnie wynosi prawdopodobieństwo takiego zdarzenia A, że iloczyn trzech zapisanych liczb, które występowały na tych piłeczkach, jest podzielny przez 4. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2017 rok, zadanie 9 za 4 punkty z cyfr 0, 1, 2. Tworzymy pięciocyfrowe liczby całkowite dodatnie podzielne przez 15. Oblicz, ile możemy utworzyć takich liczb. Mamy tutaj do wyboru cyfry określone 0 albo 1 albo 2. Tworzymy pięciocyfrowe liczby całkowite dodatnie, no to jest wiadoma sprawa, natomiast najtrudniejsze tu jest to, że mają być podzielne przez 15. No i teraz umówmy się, żeby liczba była podzielna przez 15, no to tak, jakby była podzielna przez 2, łatwo, znamy cechę podzielności. Podzielna przez 4, łatwo, znamy cechę podzielności. Przez 15, niestety, musimy sobie liczbę 15 rozbić na czynniki. Czyli 15 to jest z tabliczki mnożenia 3 razy 5. Więc ja teraz mogę podać taką cechę podzielności Tobie, że żeby liczba była podzielna przez 15, to musi się dzielić przez 5 i przez 3. No to właśnie tak do tego będziemy podchodzić. Musi być i ta podzielność, i ta. Czyli pierwsza rzecz, którą zauważymy, to jest to, że nasza liczba dzieli się przez 5. No to na pewno pamiętamy, jaka to jest cecha podzielności przez 5? Otóż taka, że na końcu stoi albo 0, albo 5. No to piątki niewyczesne tutaj, no bo nie mam tej piątki, prawda? No to wniosek z tego jest taki, że na końcu musi być 0, na końcu stoi bezdyskusyjnie 0. Z
Skoro stoi na końcu zero, no to już wiemy, już pewną jakby mamy, już mamy jakby ograniczone, prawda, sytuację, wiemy, że na końcu będzie stało zero. No ale jeszcze mamy tą podzielność przez 3, czyli druga rzecz, która jest też warta, no i konieczna naszej uwagi, to jest to, że nasza liczba dzielić się ma też, dzieli się przez 3. I tu już tak wesoło nie będzie, ponieważ z podzielnością przez 3 jest związana cecha podzielności przez 3. Żeby liczba dzieliła się przez 3, to suma cyfr tej liczby musi być podzielna przez 3. A więc spróbujmy sobie te 5 kratek narysować. 1, 2, 3, 4, 5. Wiemy na pewno już, że na końcu stoi 0 bezdyskusyjnie, czyli ta kratka już jest zajęta, wiadomo przez co. Nie dyskutujemy z tą kratką, na końcu jest 0. No ale teraz musimy rozpatrzyć dwie opcje, no bo przecież na początku może stać 1, a może na początku stać 2. Dlatego zrobimy sobie pierwszy przypadek. Na początku stoi jedyneczka. No to skoro na początku stoi jedynka, to ja tutaj zapiszę, jedynka stoi, no i to miejsce jest zarezerwowane już. Natomiast zostały nam jeszcze te 3 miejsca, ale muszę tak je wymyśleć, żeby nasza liczba była podzielona przez 3. Czyli jednym słowem, ja muszę pododawać te cyferki. Czyli tak, jedynkę już mam, 0 mam. No 0 mi tutaj w ogóle nie zmienia tej sumy cyfr, więc mam 1. No i teraz, żeby była podzielona przez 3, to muszę do jedynki dodać na przykład 2. Czyli teraz jak to rozmieścić? No mogę tak zrobić. 1, 1, 0, no i wtedy mam 1 plus 1 plus 1, to jest 3, prawda? No i jest podzielone przez 3 jak najbardziej. No to inne ustawienie, 1, 0, 1. No to jeszcze inne ustawienie, weźmiemy sobie 0, 1, 1. Ale mogę jeszcze wymyśleć, że za tą jedynką, prawda, będzie jeszcze zamiast tych jedynek, będzie dwójka po prostu solo. No to będę miała tak, 2, 0, 0, mogę mieć 0, 2, 0, mogę mieć 0, 0, 2, tak? Ok, no to w takim wypadku mam sumę cyfr równą 3, no to spróbujmy dalej. A suma cyfr równa 6, przecież też wtedy będzie podzielność przez 3. No to spróbujmy, mamy już jedynkę, to do tego, żeby wyszła nam szóstka, brakuje nam piątki. Czyli jak tutaj rozpisać, żeby była piąteczka? No mogę zrobić tak, 1, 2, 2. I wtedy mam 2 plus 2 plus 1 to jest 5, plus 1 to jest 6, zgadza się. No to ok, to teraz będziemy sobie mieć 2, 1, 2. No i teraz jeszcze może być 2, 2, 1. I więcej opcji nie będzie. Otóż dlaczego? Dlatego, że następna liczba podzielna przez 3 to jest 9. No ale ja, jak zabrałam jedynkę, to zostaje mi 8. Ja nie jestem w stanie tutaj 8 sumować, bo ja maksymalnie mam 2, czyli mam maksymalnie 2 plus 2 plus 2 to jest 6. A ja bym potrzebowała 8, więc więcej już opcji nie będzie. A więc tych możliwości, jak przeliczymy sobie, jest 9 sztuk. Czyli w tym pierwszym przypadku mamy 9 możliwości. No to teraz zrobimy sobie drugi przypadek osobno. Na początku stoi teraz dwójeczka. Stoi dwójeczka. No to tak samo rozrysujemy. 1, 2, 3, 4, 5. Wiemy, że na końcu stoi 0. Teraz na początku stoi dwójeczka, to też wykreślamy. No i znowu mamy tutaj takie opcje, że my musimy teraz tutaj, prawda, te 3 ustalić tak, żeby suma cyfr była podzielona przez 3. No wiadomo, 0 nam nic nie wnosi, ale do tej dwójki, jak dołożę jedynkę, no to już się będzie zgadzało, prawda? Czyli mogę zrobić tak, 1, 0, 0. Mogę mieć 0, 1, 0. Mogę mieć 0, 0, 1, czyli suma cyfr wynosi 3. Inaczej już trójki nie uzyskam, no to biorę następną szóstkę. No to żeby uzyskać szóstkę, to mogę mieć tak 2, no i mogę mieć jeszcze jedną dwójkę, jeszcze jedną dwójkę i 0, nie? No i też suma cyfr wynosi oczywiście 6. No to inne ustawienie, 2, 0, 2, 0, 2, 2. Ok, ale pomyślmy, czy jeszcze jakoś inaczej możemy uzyskać szóstkę. Tutaj mamy 2, to jeszcze czwórkę inaczej. Możemy mieć tak 1, 1, 2. No i zgadza się, że suma cyfr też będzie 6. No to inne ustawienie 1, 2, 1 i jeszcze inne ustawienie 2, 1, 1. No następna liczba podzielona przez 3, no to już jest 9. Jak zabiorę dwójkę, zostaje mi 7, ale ja siódemki też tutaj nie uzyskam, no bo maksymalnie mogę mieć 2 z tym zbiorem, więc będę miała 2 plus 2 plus 2, 6 maksymalnie. Chciałabym 7, nie da się więcej. Czyli okazuje się, że w tym przypadku też mamy 9
sztuk. Czyli gdybym ja teraz napisała odpowiedź, prawda, do zadania, to ile jest takich liczb? No to oczywiście muszę dodać 9, dodać 9, bo to są dwa różne przypadki, czyli odpowiedzią moją jest, że tych liczb jest 18. Na tym spotkaniu zrobiliśmy sobie 5 zadań. Mam nadzieję, że utwierdziłam Cię w przekonaniu, że rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka na poziomie rozszerzonym to są bardzo, bardzo ciekawe części matematyki. To jest bardzo ciekawy materiał. Utwierdziłam Cię w tym, że trzeba tutaj bardzo myśleć. To są często zadania, które nie są szablonowe. To są zadania, w których musimy niesamowicie myśleć i musimy się wczuć w to zadanie. Musimy starać się jakby wejść do treści tego zadania. Wtedy nam będzie łatwiej. W ogóle takie wejście do środka w każdym zadaniu z matematyki się przydaje nam, no bo wtedy nam się zdecydowanie łatwiej do tej matematyki podchodzi, zdecydowanie łatwiej nam się rozwiązuje zadania. Mam nadzieję, że lekcja była bardzo ciekawa, że przekonałam Cię do tego właśnie działu matematyki, tego najpiękniejszego działu matematyki. Ja jak zwykle zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji.